Tytuł kursu – Zasady obliczania wynagrodzeń. Moduł – Obliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Temat – Zasady obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dziennik ustaw z 2012 roku, pozycja 1016 z późniejszymi zmianami. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego istnieje od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają również obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem ubezpieczenia zdrowotnego w imieniu pracownika jest pracodawca. Pracodawca, płatnik w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego jest zobowiązany do obliczenia należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobrania składki z dochodu ubezpieczonego, obniżenia zaliczki na podatek dochodowy o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, wpłacania składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie, przesłania do ZUS wymaganych deklaracji rozliczeniowych i informacyjnych. Zgodnie z artykułem 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników ustalają przepisy określające podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej należy jednak pamiętać, że nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną. Nie stosuje się limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pomniejsza się o kwoty składek finansowanych przez pracowników, czyli ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, potrąconych przez pracodawców z osiągniętych przychodów przez pracowników. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 roku wynosi 9% podstawy wymiaru, 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczane jest od podatku dochodowego. Pozostała część składki, 1,25% podstawy wymiaru, jest potrącana od dochodu pracownika. Przyjrzyjcie się teraz Państwo przykładowi obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niepełnego wymiaru etatu i minimalnego wynagrodzenia. W niektórych sytuacjach składka 9% na ubezpieczenie zdrowotne może przewyższać kwotę zaliczki na podatek dochodowy, jednak w takich sytuacjach stosuje się przepis, zgodnie z którym składkę zdrowotną obniża się do wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Co z tego wynika? Że gdy obliczona składka przekracza wysokość zaliczki, do ZUS-u przekazuje się składkę w wysokości równej tej zaliczce. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.